Bracia i siostry, ta uroczystość przypomina nam o tym, że Maryja jest naszą królową. To znaczy, że jesteśmy w jakiejś szczególnej relacji do niej, a ona do nas. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że to jej królowanie przede wszystkim jest byciem matką dla nas, a dla nas, jako jej poddanych, królowanie jej. Powinno wyrażać się pewnie w posłuszeństwie, w szacunku, tak jak poddany wobec swojej królowej. Ale jest ta relacja matczyna przede wszystkim. Jest w tym święcie coś, co nam mówi, że jesteśmy w związku z Maryją. Jest jeszcze jeden fragment w Piśmie Świętym, który też próbuje opisać naszą relację do Matki Bożej na samym początku Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy, kiedy Józef z Maryją przynoszą małego Jezusa do świątyni, spotykają Symeona i on do Maryi mówi w pewnym momencie takie słowa Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Niejako w tym zdaniu zapowiadając, że kiedyś nie będzie jej życie jakoś toczyło się wokół Józefa, Jezusa, tych swoich spraw rodzinnych w Nazarecie, ale stanie się pewnym takim odnośnikiem dla wielu. Będzie musiała być w relacji do wielu osób. I to słowo spełnia się chociażby w tym święcie dzisiejszym, bo nas, taki liczny naród, jaki stanowimy, nas ono dotyka, na nas ma się spełnić. Można by powiedzieć, że Maryja jest przede wszystkim w takim razie słowem Boga, słowem od Pana Boga do nas. Jej życie, jej postawa jest takim słowem, które, jak to Słowo Boże, ma moc dotykać naszych serc, opisywać je. Przenikać zamysły serc wielu. I dzisiaj to słowo każe nam spojrzeć na krzyż. Chociażby jej obecność pod krzyżem jest słowem od Boga, które chce nam właśnie przypomnieć, że my też mamy swój krzyż. I nosić, przyjąć to słowo, zobaczyć jak Maryja zachowuje się pod tym krzyżem, co on dla niej oznacza. To będzie pomoc również dla nas. Jeśli weźmiemy to słowo głęboko do serca, ono może przyjść obronę, z taką obroną z pomocą wobec naszego krzyża. Czemu to doświadczenie pod krzyżem jest też takie ważne, Można nazwać nie tylko krzyżem Jezusa, ale też krzyżem Maryi. Bo, to, no, trudno przypuszczać, żeby było inaczej każda matka. Nie cierpi, kiedy jej dzieci umierają, znajdują się w trudnej sytuacji. Nie można sobie wyobrazić, żeby z Maryją było inaczej. W tym sensie ten widok cierpiącego Jezusa, umierającego dla Maryi jest krzyżem. Sytuacją, która jest trudna, która też jakoś ma zabierać radość życia, no, która też gdzieś powoduje umieranie człowieku. I ten krzyż dla wielu nas jest niszczący. Jest czasem, wydaje się, ponad siłę, Ale można go przeżywać w duchu Ewangelii. Można go przeżywać właśnie tak jak Maryja. Przyjąć go. Zaakceptować. Ale co to wtedy będzie oznaczało? Nie będzie to oznaczało zostania samemu wobec tego ciężaru, trudu, który wydaje się nie do pokonania. Zaakceptować krzyż, przyjąć go tak jak Maryja, to znaczy pozwolić Bogu, aby on realizował pewien sens, zamysł, jaki ma wobec nas, dając nam taki czy inny krzyż. Pomaga nam dostrzec pewien plan, który On wobec nas ma. I to taki plan, który służy naszemu szczęściu, zbawieniu, a przede wszystkim temu, abyśmy żyli. Krzyż nie jest po to, aby nas zabić, ale właśnie po to, abyśmy żyli. I to się sprawdza w Jezusie, który umiera, ale po trzech dniach zmartwychwstaje. I to się sprawdza w Maryi, która wobec krzyża który przyjmuje, zgadza się na Niego. To widać chociażby w tych słowach, które słyszy. Jezus widzi, że ona jest no, wolna wobec tej sytuacji. Nie pozwala, żeby rozpacz opanowała jej serce. Nie? Nie szuka swojego rozwiązania, na przykład bezsilności, bezradności, w płaczu. No, może w płaczu to tak, ale wiemy, że są różne łzy. Ale ma serce na tyle otwarte, wolne, że może usłyszeć od Jezusa oto Syn Twój, przyjąć jakąś misję, zadanie. I dlatego Kościół mówi o niej że Maryja przechowała wiarę w tych dniach paschalnych. Nawet święty Jan, który był pod tym krzyżem, nie jest takie pewny, czy on tak do końca wierzył, że to rzeczywiście jest Syn Boży. Jest mowa, że uwierzył dopiero wtedy, kiedy wszedł do pustego grobu i zobaczył chusty złożone osobno. Rzeczywiście może wcześniej niż inni apostołowie. Ale pewnie miał taki moment zwątpienia. O Maryi w Kościół przez wieki mówi, że ona zachowała wiarę. Bo zgodziła się na krzyż w swoim życiu. Zgodziła się na to, że... No, jej syn umiera, nie będzie może oparciem dla niej po ludzku, ale przez to, że się pozwoliła Panu Bogu na to, On jej odsłonił sens tego wydarzenia. że Ten krzyż jest po to, aby było zmartwychwstanie, i aby przyszło zbawienie dla nas. I sensem tego krzyża pewnie też było to, aby ona też jeszcze raz przekonała się, że życie jest osadzone na miłości Pana Boga, życie ludzkie, na miłości, która się nie kończy, która nie ma granic, na miłości, która nas potrafi też włączyć w życie Boże, które jest wieczne. Niech właśnie Maria będzie dla nas coraz bardziej słowem od Pana Boga. Które trzeba zbierać, które trzeba też pielęgnować w sercu, które będzie nam odsłaniało różne tam tajniki naszych serc, pokazując nam, że nie zawsze opieramy się na Panu Bogu, tak jak ona mu zaufała, ale też nawet w obliczu krzyży, które gdzieś się odsłonią przed nami. Mając Marię jako słowo od Pana Boga, będziemy mogli wchodzić w te doświadczenia spokojem w sercu, coraz wyraźniej widząc sens tych wydarzeń, a to znaczy też interwencję Pana Boga, Jego pomoc i prowadzenie. Niech tak się stanie dla nas i dla całego naszego narodu. Amen.